With his song, feed love, feed his fire. With his fire, with his fire, say I am, with his fire. Powiem wam, że nigdy nie zapomnę tej piosenki, gdy pierwszy raz ją usłyszałem. Jest absolutnie fenomenalna. Jeżeli interesuje was soundtrack z tej gry, to szczerze polecam. Jest on dostępny na YouTube do przesłuchania. A tak czy siak, ja nazywam się Wojciech Kasprzak, znany jako Ragnarok i zapraszam was na nowy Let's Play z gry Vandal Hearts. Jest to produkcja wywodząca się jeszcze... No, tutaj bez takich... Tak. To właśnie był element rozgrywki. Jest to produkcja wywodząca się jeszcze z 96 roku, wydana w Japonii w 97, natomiast w Europie. Jest przedstawicielem gatunku taktycznych RPG-ów, a w zasadzie jednym z pierwszych gier tego typu, nawet na konsolę PlayStation, gdzie domyślnie została wydana. Łączy w sobie to, że prowadzimy grupkę bohaterów, około 9 w późniejszym etapie gry i każdy z nich jest po prostu odrębną osobą z gry RPG, posiadającą ekwipunek, umiejętności, broń, zdolności, czary, magię, wszystko po prostu... Tylko że i toczymy nimi bitwy na arenach z przeciwnikiem pod postacią po prostu strategii turowej. Coś w rodzaju Heroesów trójki, czy ogólnie bitew z Heroes 3. Świetne, wręcz fenomenalne połączenie. Od razu zaznaczam, że Vandal Hearts jest jedną z tych gier, która zapisała się złotymi kartami w mojej pamięci jako jedna z najwspanialszych gier, w jakie udało mi się zagrać. Grałem w to jeszcze w dzieciństwie, jak miałem konsolę PlayStation, dlatego chciałbym wam ją bardzo przedstawić. Tutaj raczej odnajdą się koneserzy gier, bo fani nowych produkcji, którzy dostają wysypki na widok kiepskiej grafiki czy archaicznych czasem rozwiązań, mogą nie być do końca zadowoleni, ale zapraszam was serdecznie na seans, jeżeli cenicie sobie dobrą fabułę, świetną rozgrywkę i przede wszystkim nietuzinkowy klimat, jaki posiada Vandal Hearts. Zagrajmy wy. Zaczynamy. Sostagaria. For over a millennium, the fertile lands in the heart of this vast continent were ruled by the holy Asha dynasty, descendants of Toroa the Messiah. However, it is man's doom to forget. Amidst all the wealth and exotic pleasures, the nobility lost their way and sank into corruption and depravity, forgetting even the holy teaching of Toroa. It was in these days of unrest that the citizens, struggling under an oppressive regime, rose up and, under the leadership of Aris the Sage, took up arms against the kingdom. That was the first outbreak of violence in what would later be known simply as the Revolution. The royal army's counterattack was swift and fierce, but time and time again they were put to flight by the cunning strategies of Aris and the indomitable will of the advancing Liberation Army. Victory in hand, the rebels set up a council and worked to establish the continent's first democracy. And so, the Republic of Ishtaria was born. However, Aris the Sage, whom all hoped would lead the country, mysteriously vanished and has not been seen again to this day. Zmieniliśmy właśnie historię powiedzianą krainy, w której się dzieje, czyli Ishtarii. 15 years later, the shadow of war once again threatens Ishtaria.
Tak, rewolucji przeprowadzonej przez Arisa, mędrca, któremu udało mu się za pomocą wojsk rewolucji pokonać królestwo i zaprowadzić republikę w państwie. Niestety po całym incydencie zniknął po nim ślad, tak jakby się po prostu rozpłynął. Teraz, 15 lat po tych wydarzeniach, znowu widmo wojny zawisło nad całym krajem i to jest też miejsce, w którym zaczyna się nasza opowieść. Fabuła jest naprawdę niezła i ma parę zwrotów akcji, których można się na przykład nie spodziewać. Jeżeli przebolejecie grafikę, która na dzisiejszy czas jest dość przestarzała, to spokojnie będziecie czerpać przyjemność z tej gry. Choć jak na 96 rok, muszę powiedzieć, że jest wykonana całkiem fajnie. Co to za miejsce? Mówi żołnierz. Ach, ukryty pokój. Cóż to takiego? No, Magnusie, coś widzisz? Tak, znaleźliście ukryty pokój ze świecącym się przedmiotem na piedestale. To musi być... Tak, to musi być zdecydowanie coś. No i gra zaczyna się z grubej rury, coś się wydarzyło. Jak to mawiał Spielberg? Film powinien zacząć się trzęsieniem ziemi, a dopiero później adrenalina powinna stopniowo rosnąć. Czy akcja powinna stopniowo narastać. Tak, jest pierwszy rozdział. Premonition of War. Zapowiedź wojny, coś w tym rodzaju. Czy zwiastun wojny? Przygotowania do wojny? Coś z wojną związane, że będzie wojna. Aż! Aż! Dobra, nie będę robił za lektora, bo niektórych to wkurza. Po prostu tu nie jest wymagany zaawansowany angielski do tłumaczenia tego, więc myślę, że sobie spokojnie poradzicie. Mamy kłopoty, mówisz? To są kupcy, przebrani za kupców. Jesteśmy otoczeni! No tak, i mamy naszą pierwszą arenę. A to są pionki właśnie, moje ludziska. Troszkę to przypomina Heroesów, może troszkę szachy. No i chyba zostaliśmy zaatakowani przez złodziei, będąc wędrownymi kupcami? Choć nie sądzę. Ta. Zod jest szefem bandy. Człowiek nazywany Asze milczy i spogląda złowrogo spod swojego płaszcza. nie jest zbyt przerażony, by mówić, na pewno nie. I po jednym. No już nie, faktycznie nie śmieją się tak głupio. A tak naprawdę nasi protagoniści tutaj zapolowali sobie na Zota i dali się złapać w pułapkę, by go zabić albo złapać. No, ponieważ należą do oddziału obrony Isztarii. No i mamy naszych trzech podstawowych bohaterów. Asha, Diego, Asha, który jest czempionem i wojownikiem. Natomiast jest jeszcze Diego, łucznik, i Clint, troszkę twardogłowy koleś z wielkim mieczem, będący również wojownikiem, ale ciężko zbrojnym. Tutaj jest dużo podziałów na klasy postaci, później nasze postacie oczywiście mogą awansować na wyższe levele, zmieniają im się statystyki, zmieniają się wyposażenie, czy nawet zmieniają klasy postaci. Więc na przykład łucznik może być później kusznikiem, albo postacią wyposażoną w takie dziwne skrzydła i porusza się bardzo błyskawicznie po mapie, zadając olbrzymie obrażenia, ale sam będąc bardzo podatnym na nie.
Więc tak, jak widzicie, tak wygląda właśnie mapka. Mamy podział na heksy i przeciwników. Możemy sobie sprawdzić każdego przeciwnika, czym jest. Na przykład, że ten ma 14 punktów tego życia, jest wyposażony w short sword, czyli krótki miecz, jakąś tam przepaskę i skórzany pancerz. Atak 11, obrona 10, agility, zręczność 10. Do tego możemy też sprawdzić możliwość jego ruchu chyba, jeżeli się nie mylę. Właśnie jeszcze pod trójkątem ma mapę globalną, gdzie są zaznaczone wszystkie jednostki. O, i pod chyba kwadratem jest jego zasięg ruchu, jak widzicie, na jaki może się poruszyć. Ale to nas nie interesuje. Na razie przestawimy sobie naszego łucznika. Zajmiemy się Diegiem. Więc tak, Diego, mój przyjacielu. Czym to się robiło? O, właśnie. Poproszę cię, abyś... Nie, na pewno nie Diego. Moment, mnie tu zaraz się klawisze mylą. Więc tak, Clint, ty pójdziesz i zaatakujesz naszego przyjaciela od flanki, tego wojownika. Najpierw zajmiemy się tymi dwoma, którzy są na naszych plecach. Więc tak, rozkażemy Clintowi atakować. Pięknie, 11 obrażeń. Bardzo ładnie. Przy okazji Diego przemieści się tutaj i postara się zaatakować go z bliska. Może to nie wypalić, bo może się koleś obronić, ale tego nie zrobił, świetnie. Zawsze jest szansa, że obroni się tarczą i dostał 34 punkty doświadczenia, zajebiście. Więc tak, aż zaatakuje z kolei tego wojownika tutaj, ponieważ musimy się pozbyć ich drugiego. W ogóle patrzę, że on ma magię. To jest czar leczący, światło wróżki, coś takiego można by to przetłumaczyć. Dobra, zaatakuj go mieczem po prostu. Pięknie, aż krytyk od razu w las. No i 32 punkty doświadczenia, jak widzicie. Możemy sprawdzać sobie, ile nasi protagoniści mają jeszcze tutaj obrony też. I next. Next to jest ile zostało do kolejnego poziomu doświadczenia chyba. Dobra, więc w takim razie wszystko skończyliśmy. Prawda? Tak jest, nie możemy już nic zrobić, w takim razie zakończymy tutaj turę. I następuje tura przeciwnika, w której on wykonuje swój ruch i porusza swoimi pionkami, więc tak to wygląda. W połączeniu z właśnie grą RPG tworzy się fantastyczny wręcz, fantastyczna gra. Łucznicy, jak widzicie, potrafią odpowiadać na swoje ataki, jest to bardzo fajnie zrobione. Diego w następnej turze, zabijemy Diegiem w następnej turze tego łucznika. Ewentualnie możemy nawet Clintem go zaatakować. Bo tak, aż co ty możesz zrobić teraz? Ty możesz podejść do niego i mu przywalić, tak? Dobra, chciałem zobaczyć, jaki zasięg ma Diego. Czy Diego mógłby się tutaj przemieścić i da radę trafić? Nie, nie da nikogo rady trafić. W takim razie wycofasz się minimalnie i zaatakujesz... A nie, nie masz zasięgu, co? Tutaj zaatakujesz? Dobra, tu masz zasięg. Zabijesz tego łucznika. O, widzicie, o tym właśnie mówiłem. Nie zawsze wychodzi to, co chcemy. Więc tak, Ashem myślę, że zaatakujemy tego łucznika, jego dobijemy go do końca. Aż Ash jest wytrzymały na samym początku. O, żeż ty! Jaki cwaniak! Skubany, tego się nie spodziewałem, że tak często będzie blokował. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. No dobra, w takim razie będziemy bronić plecy i... No. Don broni w tym kierunku, świetnie. No to może być nieciekawie, jak na pierwszą akcję, skoro nie wyszło nam zabicie tego łucznika na sam początku. Właśnie dlatego, że on się teraz odsunie i będzie problematyczny. Dobra, Clint oberwał. Znowu Clinta będą atakować. Mam nadzieję, że przeżyje koleś. Świetnie. Jeden zabity. Aż ma powera w łapie. No i najgorszy, bo boss. Mam nadzieję, że nie zabije Asha. On będzie miał duże obrażenia. O właśnie, 14 aż. Świetnie. 8. No, tym razem on ma dużo znacznie większą obronę. Zawsze przeciwnikom będzie towarzyszył coś w rodzaju bossa. Więc tak, podejdziemy może troszkę bliżej Diegiem. I zaatakujemy tego łucznika.
A, przydałby się. Jest wspomagany przez Asha. Kur, zapiał, no! Autentycznie. Wow, no tego się nie spodziewałem. Mam problem aktualnie. Dobra. Magia. Leczenie na siebie aż. Okej, okay. Mamy level up. Doskonale, teraz się zastanawiam, czy przypadkiem... Jak to zrobić, żeby mi Diego nie padł? Bo Zod się pewnie na niego rzuci. I zrobimy to w ten sposób, że po prostu przyblokujemy. Czy Clint ma jakieś itemy do leczenia? Ma, doskonale. W takim razie poczekamy jeszcze turę. Akcja, użyj itemu. Zablokujemy Zota, żeby nie poszedł do naszego Diego. Mam nadzieję, że się to uda. Ale kiepsko, bardzo kiepsko to wyszło na samym początku. No i możemy mieć teraz wielki problem, bo Diego mi mogą zabić. O, dobra, będą atakować Clinta. Mhm. Ale ten łucznik po prostu mnie strasznie zaźlił. Dobra, Clinta wszyscy atakują, świetnie. I w następnej turze myślę, że ich wszystkich wykończymy. Tak, przynajmniej mam nadzieję. Diego zabije Zota, aż zabije łucznika. Bo tak, Clint, ty dojdziesz do tego, kolesia? Tak nie bardzo. No dobra, wiecie co, zrobię sobie tutaj save. Nie będziemy robić save'a. Przydałoby się naprawdę go zaciukać. Chciałbym, żeby level nabili. Więc tak, ty idziesz tędy. I zaatakujesz łucznika. Mhm, nice, właśnie o tym mówiłem, tak miało być od początku. 47 punktów doświadczenia, świetnie. Szkoda, że zużyłem roślinki, bo akurat przydałby mi się w kolejnej bitwie. 3 obrony, on już nie ma szans przeżycia tego. Dobra, i teraz zabij tego łucznika aż. Jezus, myślałem, że znowu się obroni, to po prostu byłby śmiech na sali. Dobra, Diego. Idziesz tędy i atakujesz na plecach, wtedy nie ma szans się obronić. Zota. I wykańczasz. No i pięknie. O, nie zabijaj mi! I'm playing with you! Dogadajmy się! No i mamy level wszystkich. Świetnie. O to mi właśnie chodziło. Tak jest. Wygraliśmy, teraz będzie podsumowanie. I powiem tak. Przegrywamy zazwyczaj, jeżeli zginie Ash. Asha musimy chronić za wszelką cenę. Za każdego pokonanego wroga dostajemy też pieniądze. Tutaj dostaliśmy 700 G. G to jakaś tam waluta. Natomiast jeżeli zginą inni członkowie, to nic się nie dzieje. Tylko po prostu no, nie dostają więcej doświadczenia i trzeba ich uleczyć. Tak, złapaliśmy właśnie Zota. Przyjemność po mojej stronie, cała przyjemność po mojej stronie. Splądrował tyle i tyle, cała przyjemność po mojej stronie. Poczekajcie chwilę. Twoi przyjaciele nie zapomnią o tobie. A co masz takiego na myśli? Diego się zaniepokoił przez to. Najwidoczniej nasz Zot ma plecy. Że bandyci zablokowali wszystkie szlaki handlowe w tej dolinie. I chcą mieć profity z czarnego, z handlu na czarnym rynku. Czy ja mogę wsadzić w niego strzałę? Aż? Nie, zatrzymaj go!
Fajne są dialogi pomiędzy naszymi bohaterami. Zabiliśmy całą jego załogę, no to jego zawieziemy do więzienia przynajmniej. I miał całkiem fajny miecz. No i właśnie, mamy teraz... możemy sobie tutaj zapisać, możemy robić inne rzeczy, ale przede wszystkim pójdziemy sobie do stolicy z naszym więźniem. To jest mapa świata. I tak, pierwszą rzeczą powinniśmy udać się do bazy, żeby zdać raport. No dobra, to w takim razie pójdziemy sobie do bazy. Dojo Tavern, Security Force, właśnie... Kwatera główna, siedziby tam bez... Organizacja Bezpieczeństwa, coś takiego. Później odwiedzimy też sklepy i zakupimy sobie nowy ekwipunek. Mhm, i zdajemy raport przed naszym szefem. Cleavem. Diego mi takiego latynosa przypomina trochę. Ogólnie to jest gra dla fanów wszelkiego rodzaju anime, bo właśnie przypomina anime trochę. Dzięki wielkie, szefie. Będziemy mogli się przynajmniej teraz troszkę zrelaksować, więc odwiedzimy sobie od razu sklep. Później możemy skoczyć do tawerny, sprawdzić... Chcecie na drinka teraz? Nie, idziemy do sklepu. Musimy kupić nowe rzeczy. Więc tak, świetnie. Zobaczmy, czy może mają nowe bronie. Mają długi miecz, który... Momento. Chciałem najpierw zobaczyć, czy... Status moich postaci. To ma długi miecz. Ty masz krótki miecz i ty masz highball. Ciężki łuk? Coś takiego nie wiem. Nie wiem, jak to tłumaczyć. No dobra. Ponownie do sklepu. Buy weapon. O, właśnie, dobra. Teraz ma przynajmniej pokazane, co jest dla kogo. Dobra, temu Clintowi kupimy lepszy miecz. Za nasze ciężko zarobione pieniądze. Oj, mogłem sprzedać od razu ten miecz, który mu został. Następnie to... Aha, Hunter Bow, to jest myśliwski łuk. Kupimy mu w takim razie lekki łuk, który jest lepszy. Zazwyczaj to, co ma większą cenę, jest lepsze w tej grze. Tak, wymienimy od razu. Świetnie. I czy chcesz... May I push your used equipment? Tak, chcę sprzedać od razu używany ekwipunek. Świetnie. Z laski na razie nie potrzebujemy, ale sprawdźmy pancerze. Naszą zbroję lepszą. I tak, kto potrzebuje lepszej zbroi? Clint i... A, aż o dziwo. Dobra, dodamy ją Ashowi na pewno. Mhm, świetnie. Tak, sprzedamy od razu starą. Doskonale, kupimy jeszcze jedną. Wyposażymy w nią Clinta. Tak, sprzedamy też starą, oczywiście. I sprawdźmy jeszcze czapkę. Czy nakrycie głowy dla Asha. Cudownie. Sprzedamy stare. No i jeszcze przy okazji dla Diego nowe nakrycie głowy też. Świetnie. Więc tak, teraz będziemy musieli sprzedać u Clinta krótki miecz, którego nie sprzedałem na początku, się pomyliłem. I zakupimy jakieś przedmioty. Szczególnie mamy tak. Herba, który leczy. Jest dość drogi niestety. To leczy, znaczy dodaje nam 4 MP. MP to tam punkty magii, ma na inaczej. Elixir leczy statusy i ten Fire Gem do rzucania ataku magicznego na obszarze 3 pól. Znaczy nie, pole 1, ale zasięg 3. Magia w przedmiocie po prostu. Kupimy jedną tą roślinkę dla tutaj Clinta.
ponieważ zużył ją w walce. I cóż, chyba wszystkie zakupy, na nic więcej nas nie stać. Pójdziemy teraz do dojo, na razie nie mamy co iść, w dojo się awansuje. Pójdziemy do tawerny. Zobaczymy, czy może są jakieś nowe wieści. Tolek, tu pogadaj z barmanem. Tak jest, możemy. Nic nam ciekawego nie powiedział. Młoda kobieta może? Młody facet, znaczy nie kobieta. Więc tak, nic ciekawego też nam nie powiedział. Kobieta. Że terroryści zabili jakiegoś pana Sametan. 3 dni temu. No to dużo się jednak wydarzyło na szlakach pomiędzy miastami. Plotki, ploteczki, ale zawsze się usłyszy coś ciekawego. Zwłaszcza możemy też nowe questy tutaj zdobyć przez to. Dobra, opuścimy teraz bar i mamy właśnie, jakiś mężczyzna biega. Pomocy, proszę. Coś się stało? Spokój się i powiedz, co się wydarzyło. Znaczy, dostaliśmy wiadomość, że royaliści się niepokoją i w takim razie pójdziemy teraz tam do Dover District, do tej dzielnicy Dover, czy takiego. Właśnie, że... mamy tutaj elitarne oddziały Królestwa, którzy zabijają royalistów. Poddajesz się? No, mają podejście do poddawania się, nie ma co. Barbarzyńcy. Karmaznowa Gwardia, specjalny antyterrorystyczna siła. Znaczy, ta organizacja antyterrorystyczna. Coś w rodzaju takich elitarnych sił królestwa. Później oczywiście będziemy z nimi walczyć, ale to jest daleko, daleko, daleko dalej, bo oni są aktualnie poza naszym zasięgiem, to całkowicie. Ale do tego świetnie wyglądają, autentycznie. Genialnie mają te zaprojektowane pancerze. I Kane, oczywiście. To jest coś w rodzaju takiego, że oni są jakby takim FBI, czy do zadań specjalnych, a my jesteśmy taką zwykłą policją i milicją. Ash Lambert, syn zdrajcy? No, nazwałeś mojego protagonistę zdrajcą, wiesz co to znaczy? Twój ból i cierpienie będą niewypowiedziane. Co ty mówisz? Ty szmato, czy ty ścierwo? Przestańcie obydwoje. Ale aż. Niech mówi. Niech cię szlak, Kane. Zostawił nam resztkę tych, którzy zostali w kościele, żebyśmy się nimi zajęli.
i przy okazji nie opuszczali gardy. Ale mamy przy okazji małą niespodziankę. Pod postacią przysłania na pole bitwy potworów. Nie wiadomo skąd. Ktoś to zrobił. No właśnie, zostali przyzwani przez potężną magię. Więc tak, mamy przeciwko sobie aktualnie 4 zbroje. Właśnie, dotrzeć do kościoła i aż musi przeżyć. Mamy przeciwko sobie 4 zbroje. I 2 łuczników goblinów. Zbroje są dość specyficznym przeciwnikiem, ponieważ łucznik zabija je praktycznie na strzał, ale mają genialną obronę od przodu, więc praktycznie bardzo ciężko jest je zranić. Ale tutaj ludziska, podziękuję wam za uwagę. Piszcie proszę, jak wam się podoba Let's Play. I czy jeszcze pamiętacie fajne gry, które kiedyś były tworzone, więc zachęcam do dyskusji nad właśnie starymi produkcjami, ale przede wszystkim skomentowania też i ocenienia filmu. Dzięki za uwagę i hejka, do zobaczenia w kolejnym odcinku.